Gdy w zadaniu jest wyraźnie można określić, że pewne płatności są dokonywane cyklicznie przez pewien okres czasu w tej samej wysokości, możemy mówić o rentach, czyli anuitetach. To są emerytury, renty, pewne świadczenia cykliczne, czy też po prostu wysokość udzielonego kredytu w stałej wysokości. Jeśli te płatności dodatkowo są dokonywane na początku każdego okresu, możemy bardzo sprawnie ustalić wartość przyszłą tych wszystkich płatności, które są dokonywane cyklicznie w stałej wysokości na podstawie wzoru, który jest tutaj po lewej stronie umieszczony. Można też wykorzystać mnożnik, który zamieszczony został w tych tablicach finansowych, czy w tej tablicy. Jeżeli będziemy znali czas trwania pewnych płatności, czyli ile ich w praktyce będziemy mieli, oraz obowiązującej stopy procentowej w każdym z tych okresów, dostajemy na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny kwotę, wartość, którą możemy nazwać mnożnikiem, i wystarczy przemnożyć tą znalezioną w tablicy kwotę przez stałą płatność, która jest właśnie naszą rentą, anuitetem, aby ustalić wartość przyszłą, oczywiście przy założeniu, że są to płatności dokonywane na początku każdego okresu, czy to rocznego, czy to miesięcznego. A więc, jeżeli ta stała płatność byłaby to kwota stypendium socjalnego na poziomie 1000 zł w skali roku, możemy przemnożyć tą kwotę przez ustaloną, znalezioną w tablicy wartość, aby uzyskać wartość przyszłą. Można, jak mówiłam, korzystać z gotowego wzoru lub też z tablic. Wystarczy się nauczyć, jak z nich korzystać lub ewentualnie samodzielnie je stworzyć, pamiętając o tym, że to jest wartość całego tutaj wyrażenia zapisanego po lewej stronie oprócz elementu A. Należy pamiętać również o odpowiednim usztywnieniu wierszy oraz kolumn. Tablice mogą usprawnić nam obliczenia. Mamy po prostu jakąś alternatywę.